nazywam Jacek i pomagam ludziom stawać się bardziej autentycznymi wersjami samych siebie. W tym materiale porozmawiamy o naszej koncentracji, o tym, dlaczego warto koncentrować się na pozytywnych rzeczach i dlaczego nie warto rozpowszechniać i chodzić w tematy, w które nie jesteśmy w stanie zweryfikować, nie służą naszemu dobru oraz nie są dla nas korzystne. Chodzi mi tutaj o rozpowszechnianie wszelakiego rodzaju tematów związanych ze strachem, lękiem i innych temu podobnych rzeczy. Ze względu na to, że nie sprawia tego, że będziemy przez to szczęśliwsi, a większość z tych rzeczy, jak się summa summarum później okazuje, nie ma za wiele wspólnego z rzeczywistością, nie ma nic za wiele wspólnego z prawdą, a jedynie co napędza karuzelę strachu, karuzelę lęku i zaniża naszą wibrację, psuje nasze samopoczucie i spowoduje, że gorzej się czujemy. Także chciałbym zaproponować bardzo fajne ćwiczenie do wykonania przed każdorazową chęcią podzielenia się jakimiś materiałami czy jakimiś informacjami związanymi z różnymi sprawami, które dotyczą nas globalnie. Mianowicie jest to ćwiczenie zwane trzema sitami Sokratesa i polega ono na tym, że zanim jakąkolwiek informację rozpowszechnimy na świat, rozpowszechnimy na nasze w ogóle całe to otoczenie, to wówczas przemyślmy to, czy to jest w ogóle prawda. Postarajmy się zweryfikować tą informację i postarajmy się dowiedzieć trochę więcej, a nie tylko jest coś takiego, co jest tak zwanym clickbaitowym tematem, jest coś takiego, co powoduje w nas szok, jest coś, co powoduje w nas jakiś rodzaj strachu i od razu to udostępniamy, nie zastanawiając się, czy to jest w ogóle prawdą. Także mój apel serdeczny do Was, żebyście po prostu każdą informację, którą chcecie udostępnić, gdzieś pokazać, reszerować, czyli udostępniać, to zweryfikujcie w 3-4 źródłach wcześniej tą informację, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest zgodna z jakby, czy ona nie jest wymyślona po prostu, czy to nie jest jakiś fake news, czy to nie jest jakaś po prostu informacja rzucona na poczet wojny informacyjnej, żeby się ludzie czymś zajęli, czy to rzeczywiście jest prawdziwa informacja, bo to jest dosyć ważne. Drugie sito Sokratesa mówi tutaj o użyteczności, czy to, co chcemy udostępnić, komuś się może przydać. Czy załóżmy, że przeczytaliśmy wpis na blogu, że w Malezji rozbił się samolot, zginęło 170 osób, 41 z nich to dzieci i nikt nie przeżył. Czy udostępniając tą informację, komuś ona może się przydać? Czy ktoś może z niej wyciągnąć coś dla siebie dobrego? Czy ktoś może na tym w jakiś sposób skorzystać? No jeśli nie, no to wówczas
wiadomo, nie udostępniam tej informacji, bo nie przeszła przez sito. I tak samo z bardzo wieloma innymi rzeczami. Zastanówmy się, czy ta rzecz, którą chcemy udostępnić, rzeczywiście jest użyteczna. Czy ktoś może skorzystać na tym, że to przeczyta? Czy ktoś może skorzystać na tym, że to obejrzy? Czy to spowoduje, że będzie komuś lepiej? Bo jeśli nie, to jaki jest sens tego robienia? No i trzecim sitem, jakby Sokratesa, jest sito dobroci. Czy informacja, którą chcemy udostępnić, spowoduje to, że ludzie będą się radować. Oczywiście, no nie każda informacja jest pozytywna, to jest oczywiste, bo żyjemy w świecie, w którym nie wszystkie informacje są pozytywne. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, czy informacja, którą chcemy się podzielić, informacja, którą chcemy udostępnić, będzie rozsiewać dobro, będzie rozsiewać pozytywizm i sprawiać to, że wokół nas, czy wokół naszej społeczności będzie się rozrastało dobro. Czy jednak jest to informacja podszyta lękiem, strachem i temu podobnymi wartościami? Bo jeśli nie jest to informacja, która spowoduje zasilanie na pozytywne, to wówczas zastanówmy się, czy my chcemy się tym dzielić. Czy my chcemy udostępniać negatywne informacje? Czy my chcemy dzielić się negatywnymi newsami? Bo to też nie jest konieczne. To też nie jest. Nikomu nie, przez to nie poprawimy humoru, nikomu przez to nie sprawimy radości. Także zastanówmy się nad tym, proszę Was serdecznie. No i mówię Wam o tym, bo jest coś takiego jak egregory energetyczne, które są bardzo obecnie, nagminnie i często stosowane. I polega to na tym, że wymyśla się coraz to nowe sposoby aktywności dla ludzi, uważając je za jakieś na przykład oświecone, czy uważając ich za konieczne dla tych, że takie rzeczy robią ludzie, którzy identyfikują się z daną społecznością. Takie rzeczy robią ludzie, którzy wierzą w to. Chodzi mi to na przykład, teraz się pojawiły jakieś kolejne rzeczy, że nie wiem, wychodzi od 1 lipca na przykład cyfryzacja dokumentów, więc do 31 czerwca trzeba wziąć wszystkie dokumenty, które się da, żeby nie można było ich cyfryzować. Wcześniej była jeszcze inna akcja. Kojarzy mi się to trochę z Asterixem i Obelixem, jak były tam też różne takie zadania z właśnie wyciąganiem dokumentów z urzędów, że to jest konieczne, akt chrztu, później to, później tamto. To według mnie to jest konieczność trochę robienia czegoś dla samej sztuki. Trochę tak jakby robienie czegoś dla samego robienia. I oddawanie przez to swojej uwagi, bo jeśli się czymś bardzo mocno ekscytujemy, jeśli czymś bardzo mocno żyjemy, to jakby cała nasza energia podąża w tym kierunku. Więc zastanówmy się, czy chcemy dane rzeczy tak mocno zasilać swoją energetyką. Zastanówmy się, czy chcemy, żeby to wszystko powodowało, że będzie się więcej takich rzeczy w naszym polu manifestować. Czy chcemy doświadczać takich rzeczy więcej? Czy chcemy walczyć o to? Czy jednak wybieramy życie raczej w spokoju, w harmonii, w relaksie i do tego zmierzamy. Oczywiście, no, żyjemy w świecie, w którym żyjemy i zawsze mogą pojawić się jakieś zdarzenia, które nas będą próbowały z tego stanu wybić, będą nas próbowały z tego stanu wyciągnąć.
No ale to ich częstotliwość, a przede wszystkim to, czy to im się powiedzie, zależy też od naszej pracy wewnętrznej, od naszej pracy z naszymi emocjami, od naszej pracy z naszą inteligencją, od naszej pracy z naszą świadomością i po prostu od naszej wewnętrznej pracy nad tym, nad różnymi rzeczami, bo wiadomo, że jeśli zrobimy coś w dany sposób, to to niesie za sobą określone konsekwencje, które trzeba po prostu zaakceptować i po prostu zobaczyć, co się z tym da zrobić dalej. Na przykład tutaj o bardzo wielu różnych rzeczach mówię tak dosyć szeroko, żeby ująć jak największą jakby ilość rzeczy. A to, co jest bardzo już personalne, dla kogoś osobiste, no to możemy to zrobić właśnie osobiście. No i tyle, chciałbym to zakończyć ten odcinek. Jeszcze poleciłbym książkę Transurfing Rzeczywistości w zrozumieniu wahadeł i agregorów energetycznych, jak działają, dlaczego nie warto się w nie wkręcać. No i tym miłym akcentem zakończyłbym ten odcinek. Zapraszam serdecznie do pracy ze mną. Możliwości, jakie oferuję, są napisane na mojej stronie internetowej. Rozpisane są sesje, jakie oferuję, co można z nich dla siebie otrzymać, w czym mogą Ci pomóc. Także zapraszam serdecznie do zapoznania się z nimi. Zapraszam również na moją grupę na Facebooku, na której pojawia się dużo więcej materiałów. Pojawia się również społeczność nasza tutaj związana z całym kanałem, jak również ja pojawiam się tam dosyć często, dużo częściej niż tutaj, dlatego serdecznie zapraszam, jeśli masz ochotę mnie częściej widywać, częściej słuchać, częściej czytać, na pojawianie się, na zapisanie się do mojej grupy. Link do grupy do Facebooka znajdziesz pod filmem. Zapraszam też do polubienia fanpage'a. No i trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć.